Cześć, witajcie. Dzisiaj zaprezentuję Wam model Tempo A400 od firmy MiniArt. W pudełku, jak zawsze, najpierw oczywiście mamy instrukcję obsługi, która najbardziej nas oczywiście interesuje. Instrukcję mamy w zasadzie kolorową, co ułatwi nam oczywiście pracę. Mamy piękny model w kolorze czerwonym. Tak samo możemy przejść oczywiście na sam koniec. I tutaj mamy również w odcieniu szarości, bieli, no i takim kremowym z elementami czerwieni. Standardowo oczywiście mamy wszystkie wypraski, kalki oraz elementy fototrawione, które są w tym zestawie oraz instrukcję dotyczącą wykaz farb po prostu. Instrukcja jest przejrzysta, mamy oczywiście wszystkie potrzebne informacje, które należy, czyli nie używać kleju na przykład, powielić coś, opcjonalne, nie wiem, jakiś wywiercić otworek oraz co nowe akurat, bo jeszcze się nie spotkałem, jest to ta opcja dla bardziej doświadczonych modelarzy, żeby właśnie samemu wykonać na przykład tak jak tutaj jest z druciku element. Instrukcja, tak jak już wcześniej mówiłem, jest przejrzysta i dosyć krótka. Model sam jest stosunkowo mały, co pokażę Wam za chwilę na ramkach. Na pierwszy rzut oczywiście pójdzie zafoliowana jeszcze ramka z elementami przeszklonymi oraz z kalką. Te elementy zawsze się na końcu otwiera, żeby nie były gdzieś tam zarysowane, pobrudzone. MiniArt słynie z tego, że swoje elementy fotodrawione zawsze daje w takim pięknym kopercie ze swoim logotypem. Ponadto, co w większości w zasadzie modelach nie spotyka się, to jest to, że elementy fototrawione są z obydwóch stron, w tym przypadku laminowane taką jakby folijką. One są zabezpieczone przed tym, żeby po prostu albo gdzieś nie wypadły, nie zawsze jest łatwiej je troszkę wyciąć, wyjąć po prostu. Pierwszą ramkę, jaką mamy, to jest dach w zasadzie pojazdu. Jest to naprawdę małe. Można porównać sobie z moją dłonią. Mam mniej więcej standardową dłoń, jak większość ludzi.
Kolejna ramka, to widzę, tutaj będzie raczej już element podwozia, tak mi się bynajmniej wydaje. Kolejna rameczka to jest bok pojazdu. Z tego co mi się wydaje, to jest chyba prawy bok. Kolejna, też fajnie, bo większość widzę właśnie takich mniejszych rameczek. Jest to maska samego pojazdu. W ogóle pojazd na tyle jest ciekawy, że on na trzech kołach stoi. Dobra. Kolejną ramką są elementy tak naprawdę podwozia. Oraz tutaj widzę silnik. W sumie wszystko, co jest związane z podwoziem. Kolejna ramka to tak naprawdę elementy paki. Tutaj mamy szoferkę, kolejny bok, to chyba są nadkola, drzwi. Ogólnie model wydaje się w swoim budowie dosyć prosty, aczkolwiek poprzez to, że jest to stosunkowo mały model, tak naprawdę on jest też trudnym modelem. Zwłaszcza dla początkujących będzie to trudniejszy model, z racji tego, że jest po prostu dużo małych elementów, które łatwo można uszkodzić. Tak więc dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnego filmu.